Fragment Krakowskiej pomiędzy skrzyżowaniami z Kościuszki i Oględowską został zmodernizowany. Z kolei trwa budowa ulicy Słonecznej. Na oba zadania samorząd Staszowa pozyskał środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To jest część nowej ulicy, jest budowana, tutaj tworzona, jak Państwo widzą, od niedawna od drogi wojewódzkiej 757 na Kielce. I nie ukrywam, jest to też inwestycja oczekiwana, przygotowywana do realizacji, myślę, że od ponad 10 lat. Koncepcja, projekt tej drogi powstał i ciężko było środki pozyskać. Udało nam się w końcu pozyskać te środki z Funduszu Dróg Samorządowych i jak Państwo widzą, w końcu ten nowy odcinek drogi powstaje. No nie ukrywam też, cieszy nas w końcu, bo te osoby tutaj, te mieszkania, czy te budynki, które są za nami, do tej pory nie miały w ogóle dojazdu. Była to droga polna, utwardzona, nie spełniała warunków żadnej jako ulica. Około półkilometrowy odcinek ulicy, którego koszt budowy to prawie 1 900 000 zł, już będzie spełniał warunki, jakie winien mieć miejski trakt. Krawężniki już są, podbudowa jest. Niedługo będą wykładane chodniki, jak również nawierzchnia. Przebudowa była oświetlenia, bo to jest wykonane. Kanalizacja deszczowa również jest budowana. Ulica Krakowska, jedna z głównych arterii Staszowa, została zmodernizowana. Ta ulica od dawna już potrzebowała remontu, przebudowy i udało się w końcu. Niedawno to była oczywiście ulica wojewódzka, w tej chwili już ulica jest miejską i udało się wcześniej wykonać przez województwo obwodnicę, rondo. No i oczywiście został ten odcinek nasz, nieszczęsny, od właśnie od tego ronda w kierunku świateł w Staszowie do ulicy Krakowska i Oględowska, tam zostały wykonane te przebudowy. Zostało to wykonane w ramach przebudowy przejść dla pieszych, środki pozyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości i Administracji. Bardzo dobre dofinansowanie, ponieważ jest tam prawie 85% dofinansowania i co najważniejsze, wszystko co tam robimy, czyli to co jest do wykonania, czy kanalizacja, czy chodniki, czy oświetlenie, przede wszystkim oczywiście te bezpieczne przejścia dla pieszych, są to środki kwalifikowane i oprócz tego również i dokumentacja powykonawcza, czy budowlana również jest kwalifikowana. Zakres inwestycji wartości ponad 1 200 000 zł był dosyć szeroki. Wykonane zostały 3 przejścia dla pieszych na tym odcinku z oświetleniem, z aktywnym oświetleniem oczywiście. Oprócz tego została przebudowana jezdnia, zmienione profile tej jezdni, zostały wykonane nowe chodniki obustronnie, zostały wykonane drogi wewnętrzne przy tej ulicy i miejsca postojowe, parkingowe. Również został wykonany lewoskręt na galerię i doznakowane były cały ten obszar. Również poprawiona jest estetyka związana z zielenią. Samorząd Staszowa jest na etapie poszukiwania środków na modernizację pozostałego odcinka ulicy Słonecznej. Będziemy składać w ramach innych funduszy. Budowany odcinek Słonecznej ma zostać oddany do użytku z końcem września. Jerzy Strzyż, STV Info.